Cześć. Jeden z powodów, dla których wybieramy kije do Nordic Walkingu o regulowanej wysokości, jest możliwość ich spakowania do niewielkiego rozmiaru i zabrania ze sobą na wycieczkę. Łatwiej jest je spakować do plecaka czy bagażu podręcznego w samolocie. Dziś chciałem Wam pokazać propozycję od firmy Leki. Dwa kije, które na pewno sprostają Waszym oczekiwaniom. Mam paczuszkę od Nordic sklepu. Zobaczmy, co jest w środku i co to są za modele. Ale ładnie zapakowane. Ojej. Odpakujmy. Jest to model Traveler Carbon i Traveler Alu. Dwa kije o tej samej nazwie, wykonane z innego materiału. Włókno węglowe i stopy aluminium. Czy mają jeszcze inne różnice? Zaraz zobaczymy. Traveler Carbon. No weźmy od razu do ręki aluminiowy. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda tak samo. I takie też jest założenie producenta. Mają to być te same kije, tylko różnić się wagą. Bardzo dobre uchwyty skorkowego, skorka i tworzywa przyjemnego w dotyku. W 2017 roku i 2018 weszły miękkie paski, które bardzo dobrze trzymają dłoń. System, najnowszy system blokowania wysokości SL2, wytrzymujący siłę nacisku do 90 kg w jednej złączce, nakładki gumowe w zestawie i groty widiowe. Zobaczmy, jak one się rozkładają. Pokażę Wam, jak to wszystko funkcjonuje. Kije mamy złączone taką szczepką, którą dobrze jest sobie zachować, bo się przydaje. Jeden sobie ten z tą metką odłożę. Na tym przykładzie Wam pokażę. System rozkładania wysokości działa na zasadzie klamry zaciskowej. Bardzo prosto odblokowujemy, ustawiamy sobie na żądaną wysokość, zaciskamy. Jest to system, który już występuje w kijach do Nordic Walkingu od kilku lat, więc myślę, że nie jest to jakaś totalna nowość, więc może być to Wam znane. No, na początku trzeba to na pewno dobrze wyregulować, bo tak jak widzicie, odpakowałem kije nowe, zacisnąłem, a on bardzo prosto się porusza. Tutaj mamy taką śrubę, którą wystarczy przekręcić. Zobaczmy, czy to wystarczy. O! Dociskamy i już kij jest stabilny. Producent podaje wytrzymałość tego systemu zacisku do 90 kg na jeden kij. Jest to w zupełności wystarczające do normalnego użytkowania. Paski, które mocują dłoń do kija z systemem wypinania od rękojeści. Bardzo prosto i szybko. Jedną ręką można się odpiąć bez żadnego wysiłku. Paski są wykonane z bardzo miękkiego materiału, także nawet podczas długich wycieczek na pewno Was nie obetrą. Wykonane bardzo ładnie, lakier matowy z lekkimi takimi wypukłościami, dolne części matowe z podziałką pokazującą centymetry co 5, które można ustawić co 5 cm, ale oczywiście możemy sobie ustawić na dowolną wysokość. Kończówka do wbijania w podłoże z nakładką gumową, gdybyśmy chodzili po asfalcie, betonie, chodniku i pod spodem grot widiowy spłaszczony. Tak. Groty widiowe i nakładki gumowe zawsze są do kupienia, natomiast jest to tak odporny materiał tutaj w przypadku kijów Leki, że na pewno posłużą Wam ładnych kilka lat. No, nakładki gumowe w zależności już od częstości użytkowania, ale też są to jedne z najbardziej wytrzymałych. Zobaczmy, czy tak samo jest w kijach aluminiowych.
Tak, to sobie podczepiam wszystko. Hop, złączka. Wszystko jest to samo, paski te same, system wypinania ten sam. Inny tylko kolor, w sensie graficznie wygląda to tak samo. Też są takie lekkie przetłoczenia, też ten sam lakier, tyle że zamiast czerwonych wstawek są zielone. Ten sam system regulacji wysokości, o, ale tutaj srebrny. Srebrny jest dół, tam był czarny. Tak, więc tu mamy srebrne, nakładka gumowa i końcówka widiowa jest ta sama. Jak to wygląda, jeśli wezmę to do ręki? Czy ta różnica jest odczuwalna? Już czuję, że tak. Już czuję, że tak. Tak, jest to odczuwalne. Kij ten aluminiowy jest troszeczkę cięższy. Tam producent, teraz sprawdzimy to na wadze, producent podaje około 30-40 gramów cięższy i to się czuje. Włókno węglowe robi dobrą robotę. Sprawdźmy, jak to wygląda na wadze. Pokażę Wam też te kije trochę z bliska. No i cóż, dziękuję za uwagę. Wybór należy do Was. Jeden i drugi model jest bardzo dobry, bardzo wysokiej jakości. A nie, czekajcie, jeszcze chciałem Wam pokazać, czy faktycznie uda się to zmieścić do plecaka albo jakiejś torby. Mam tutaj swój plecaczek, taki co używam na co dzień. Nie jest ani jakiś strasznie duży, ani mały. Więc zobaczmy, no nie widzę tego, ale cóż, no na pewno można to przytoczyć do plecaka. Więc tu jakoś to ściągając i tak sobie ten kijek może, nie wiem czy to widać, chyba widać, tak sobie ten kijek może wisieć. Jeśli chodzi o może nie do plecaka, wezmę tą największą kieszeń. Nakładka gumowa zawsze dodaje 2 cm. No trochę wystaje. No musi ona być, bo inaczej mi podziurawi w środku albo po tego. No ale dobra. No bez nakładki gumowej wystaje taki kawałek. No nie wygląda to źle, więc na układ tego można. Do troszkę większego plecaka na pewno by weszło. Gdzieś tu miałem centymetr, żeby jeszcze zmierzyć dokładnie, jakie on ma, żebym tej nakładki nie zapomniał, jakie on ma tutaj wymiary. Po maksymalnym złożeniu 66 cm. 66 cm. Bagaż powietrzny w samolocie to jest 55, tu mamy 66, no więc to raczej się nie uda, chociaż może po przekątnej by się zmieściły. Mam 66, jeszcze raz. Co można zrobić? Można jeszcze rozłożyć te kije na części pierwsze. I zobaczymy. Tak, te dwa elementy są krótsze, więc zmierzę tylko ten. I zobaczmy, to już wejdzie. Jeśli sobie rozłożysz kij, masz 53 cm. Więc bagaż podręczny w liniach samolotowych to nam przyjmie i wiele osób już z kijami też latało. Nie wyrzucają na lotniskach, że bierzemy sprzęt niebezpieczny. Więc jak najbardziej sprzęt wycieczkowy, fajny, zaraz jeszcze sprawdzę, może do tego mojego plecaka nawet się zmieści. Ha! Jest! Zamknięty, spakowany. Więc jeśli musisz gdzieś pojechać i spakować te kije, to jak najbardziej jest to dobry wybór. Dzięki, polecam. Do zobaczenia.